Cześć. Cześć. Dzisiejszy odcinek to nasze podsumowanie niespełna dwumiesięcznej podróży po Maroku. W odcinku tym znajdziecie szereg informacji praktycznych, podsumowujących nasz wyjazd. Znajdzie się również miejsce na nasze odczucia i spostrzeżenia, które mamy po tej podróży. Chcielibyśmy poruszyć w tym odcinku takie wątki jak bezpieczeństwo, zarówno podczas podróżowania i przemieszczania się kamperem, oraz sama kwestia pobytu, zatrzymywania się w danych miejscach, czyli noclegu. Oprócz tego chcielibyśmy poruszyć wątek związany z psami, z tego względu, że podróżowaliśmy z naszym psem i tutaj podzielimy się informacjami zarówno praktycznymi, jak i również odczuciami, których samych doświadczyliśmy. Powiemy o internecie, powiemy o paliwie, powiemy o stanie dróg, powiemy o kontrolach, czy są, czy ich nie ma. Powiemy o serwisie kampera. No i też o źródłach, z których korzystaliśmy, żeby sobie ułatwić pobyt, czy też zweryfikować pewne informacje. No ale zanim powiemy, co tam się w tym Maroku zadziało, to chcielibyśmy jeszcze przypomnieć o tym, jak się tam dostać. Dokładnie tak, bo część informacji już nagraliśmy w odcinku poprzedzającym nasz wyjazd do Maroka. Zakładkę widzicie teraz w prawym górnym narożniku. Dowiecie się tam z tamtego odcinka, gdzie kupić bilety, co wolno wjeść do Maroka, a co nie, jak wygląda sytuacja z tankowaniem gazem LPG w Maroku, co z dronem. Zobaczycie, jak wyglądała przeprawa promowa z Algeciras do Tangermet, bo tam właśnie myśmy się kierowali, nie do Ceuty, tylko do Tangermet. Także te wszystkie informacje dostępne właśnie w tamtym odcinku, nie będziemy ich już teraz powielać. Dobra, no to lecimy. Zaczynamy od kwestii bezpieczeństwa. Jest to jeden z wątków, który najczęściej jest poruszany podczas rozmowy na temat Maroka czy podróżowania kamperem. Jest w miarę bezpiecznie, co z miejscówkami na dziko, czy można stać, czy też nie. Albo powiem teraz o tym, co tak naprawdę nas spotkało, bo w temacie bezpieczeństwa to jak w każdym kraju. Każdy ma inne doświadczenia i możecie się tam dowiedzieć o jakichś skrajnych sytuacjach. To wszędzie się dzieją. Natomiast czasami jedno zdarzenie kładzie cień na nie wiem, na daje ogląd i opinię o danym kraju, tak? Dokładnie, więc dlatego nie chcemy powielać informacji jakichś pojedynczych, które gdzieś tam, czy w mediach było słychać, czy nawet niektórzy, którzy podróżują po Maroku, nam opowiadali. Opowiemy wam o naszym doświadczeniu, jak to z nami wyglądało przez te niespełna dwa miesiące. 60-70% noclegów w Maroku to noclegi na dziko, 40-30% to noclegi na kempingach. Na żadnym noclegu na dziko nie czuliśmy się niebezpiecznie, nie towarzyszyły nam jakieś skrajne sytuacje, nikt nas, nie wiem, nie zaczepiał, nie pukał do drzwi, do samochodu. Nie zdarzyła się też nam sytuacja, aby policja nam kazała przejechać w inne miejsce, co akurat zdarza się innym. No, nam się akurat to nie zdarzyło. Ponoć jest to bardzo częsty proceder z tego względu, że ze względu na dostępność kempingów dość zarówno w pobliżu miast, jak i między miejscowościami, to po prostu policja sugeruje osobom, które przebywają na dziko, czy też chcą spać na dziko, żeby zjechały do najbliższego kempingu, sugerując, że po prostu tam jest bezpiecznie. Myśmy takiej sytuacji nie mieli. Musicie też pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Nocowanie na dziko w Maroku nie oznacza nocowanie bezpłatne. Zdarzało się, nie jest to sytuacja rzadka, szczególnie wzdłuż wybrzeża, że zaparkujecie gdzieś, już jeszcze silnik nie zgaśnie, a już się pojawia pan parkingowy. Nawet nie, nawet może być tak, że z 2-3 godziny jesteście w tym miejscu, bo nieraz tak bywało, a o określonej godzinie, nie wiem, 19-20 przychodzi pan parkingowy i zbiera, pan parkingowy w cudzysłowiu, i zbiera od osób nocujących tam po 10-20 dirhamów. Czasami są to osoby, które mają jakieś tutaj są przewieszone jakimś oznaczeniem, że faktycznie zbierają, a czasami jest to osoba, identyfikator. Dokładnie, tak, identyfikator. A czasami po prostu jest to osoba, która dzień w dzień przychodzi, jakiś opiekun parkingu, no i tyle, i zbiera. Więc to trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze postój na dziko równa się postój bezpłatny. Jeżeli zaś chodzi o kempingi wybieraliśmy z kilku powodów. Czasami była to sytuacja, że szczególnie w miastach, jak na przykład w Zagorze, nie znaleźliśmy fajnej miejscówki na dziko, albo te, co były, nie czuliśmy się na nich tak komfortowo.
W związku z tym wybraliśmy wtedy kemping, a kempingi w Maroku są dość tanie, bo wahają się między 40 dirhamów, to jest jakieś 16 zł. Mówimy tutaj o koszcie dwóch osób i kampera. Do 100 dirhamów, czyli jakieś 40 zł, gdzie za 100 dirhamów kemping, no to już macie taki wypasiony z basenem często, no z podłączeniem do prądu, z wszystkimi takimi wodotryskami, że tak powiem, więc one są relatywnie tanie. Od 16 zł do 40 to jest koszt kempingów. No i kempingi też wybieraliśmy czasami dlatego, żeby skorzystać z serwisu, no bo z serwisem w Maroku jest znacznie trudniej niż w Europie. Nie raz tylko podczas całej podróży znaleźliśmy w Tafraout taką stację serwisową bezpłatną, gdzie możecie, tak jak w Europie, opróżnić kasetę i wszelakie inne rzeczy, dolać wody i tego typu historie. Generalnie nie ma takich stacji w Maroku. Należy tego typu sytuacje załatwiać najczęściej na stacjach benzynowych i tak też robiliśmy my, kiedy nie byliśmy na kempingu. Uzupełniając jeszcze kwestię serwisu, to jeżeli chodzi o wodę, to tutaj nie ma większego problemu, jest szereg kraników, gdzie można tą wodę uzupełnić. Przy drodze, także tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi również o jakość tej wody, bo to też jest podnoszone bardzo często wśród podróżujących wątek, czyli jakieś tam zakażenie bakteriami, czy też dostępność do picia, to oczywiście w większości przypadków nie znajdziemy informacji, czy ta woda jest do picia, czy nie jest do picia. Lokalsi ją piją, natomiast z niejednej rozmowy między nimi wyszło, że po prostu jeżeli się przyjeżdża tylko na chwilę, wiadomo, że nasza flora jest nieco odmienna i jest duże prawdopodobieństwo, że można coś tam złapać. Natomiast fajnie, że nas to ominęło. Myślę, że z powodu przede wszystkim takiego, że woda, której używamy, jest wodą filtrowaną, czyli to, co pobieramy z tych kraników, przechodzi przez system 4 filtrów, który uzdatnia na tyle, że woda jest dla nas bezpieczna i będąc w Maroku nie zakupiliśmy ani jednej butelki wody. A skoro już Ania wspomniała o tej wodzie, to teraz sobie pomyślałem, że jak chcecie zobaczyć, jak to u nas wygląda, to w tej chwili widzicie też w prawym chyba górnym narożniku zakładkę do filmu, gdzie pokazujemy, jak te filtry działają i jak one u nas wyglądają. I ja jeszcze tutaj uzupełnię jedną rzecz, bo nie mamy jej w planach, ale jak już o tym mówimy, wiele osób przed wyjazdem do Maroka mówiło nam o paliwie, że trzeba uważać na paliwo, że tam są różne historie z autami. Nasze doświadczenie i innych kamperów, a widzieliśmy dużo kamperów, generalnie w większości są to Francuzi, no bo w Maroku język francuski z przyczyn oczywistych jest drugim językiem obowiązującym, więc Francuzów jest od groma kamperami i uwierzcie, jeżdżą autami bardzo ekskluzywnymi. Tak, nowymi, rocznymi, dwuletnimi i tego widać bardzo, bardzo dużo. I tankują ropę na tych stacjach wszechobecnych i ani razu, a czasami rozmawialiśmy z niektórymi, nie zdarzyło się nikomu, aby ktoś miał problem z tankowaniem kampera albo jakieś tam konsekwencje z tego tytułu, więc nie, nasze doświadczenie jest absolutnie inne, nie ma problemu z ropą w Maroku, jeżeli chodzi o jej standard, o jej jakość. Po prostu tankować trzeba na tych stacjach takich oficjalnych i tyle, a nie na jakichś tam małych. No i cena jest korzystna. No, 5,30, tyle kosztowało litr paliwa, jak myśmy byli. Parę pytań było, bo to się nie pojawiło w odcinku, o którym już była mowa, czyli internet. I przy okazji, czy i gdzie wymienić pieniądze, jak to wygląda z tymi pieniędzmi w Maroku. Na ten temat chciałem już to wcześniej pokazać, ale jakoś się nie poukładało. Nagraliśmy krótki materiał podczas pobytu w Tafraout w Maroku, więc internet, skąd, jaki internet wybrać oraz co robiliśmy z pieniędzmi, zobaczcie sami. W Maroku są dostępne, z naszej wiedzy, 3 sieci. Telekom Maroko, Invi oraz Orange. Z informacji, jakie się orientujemy, Orange ma najsłabszy zasięg w górach. Invi myśmy wybrali. No i jest Telekom Maroko, który jest ponoć najlepszym, jeżeli chodzi o zasięg. My korzystamy z Invi, a przejechaliśmy już całe wybrzeże i udaliśmy się lekko w góry. I jesteśmy zadowoleni z zasięgu. Jeżeli chodzi o koszt, no to trzeba liczyć mniej więcej, że koszt internetu to jest 1 euro, 1 giga. W Invi akurat trafiliśmy teraz na promocję, gdzie tak naprawdę to wszystko kosztuje połowę ceny, czyli za 1 giga płacimy
50 eurocentów w przeliczeniu, czyli jakieś tam powiedzmy 2 zł. Póki co jesteśmy bardzo zadowoleni z tej sieci, z zasięgu, z kosztów i tak dalej. Telefon przełączyliśmy w tryb samolotowy, aby korzystać bezpiecznie tutaj z internetu, bo roaming poza Unią Europejską, tak jak ja mam, czy też Ania, a mamy w dwóch różnych polskich sieciach, no to rozmowy przychodzące 7 zł, wychodzące 8, więc chyba sami czujecie, jaki to koszt byłby, gdybyśmy mieli z tego korzystać. Korzystamy głównie z połączeń, jeżeli chcemy porozmawiać z rodziną, czy ze znajomymi przez WhatsApp i to wszystko odbywa się płynnie. Jest super, więc tyle jeżeli chodzi o wybór dostawcy internetu. Druga kwestia i kilka pytań było, co z pieniędzmi, jak i gdzie wymienialiśmy. W Maroku najczęściej będziecie wykorzystywali gotówkę, kartą, zapłacicie za paliwo i to też nie wszędzie i w niewielu punktach, natomiast gotówka tu jest priorytetem. My wymieniliśmy pieniądze, my wypłaciliśmy pieniądze z bankomatów i wypłacamy te pieniądze na bieżąco z bankomatów po przekroczeniu już tutaj granicy z Marokiem. Więc tutaj wypłacamy pieniądze, kurs jest ok, dostęp do bankomatów jest spory, więc tego nie brakuje. To jeżeli chodzi o kwestie waluty, no to tak to wygląda. No i tyle jeżeli chodzi o internet i pieniądze. To teraz kwestia jeżeli chodzi o... Samo przebywanie w Maroku, nasze odczucia związane z kontaktami i z tamtejszą ludnością, która jak wiemy jest, nie jest to kraj europejski. Odmienna kultura, odmienna religia, odmienne zachowania, więc tutaj byśmy chcieli się podzielić naszymi odczuciami. Ludzie, jeżeli chodzi o osoby dorosłe oraz młodzież. Uśmiechnięci, zadowoleni, serdecznie nas witali. Pozdrawiali oczywiście. Gościnność, tutaj potwierdzamy, że jak najbardziej sami doświadczyliśmy niejednokrotnie zaproszeń na herbatkę, która nie kończyła się niczym zobowiązującym, pomimo naszych już podejrzeń, więc bardzo sympatycznie, bardzo, bardzo życzliwie ludzie, którzy w wielu przypadkach żyją bardzo skromnie, to mimo wszystko dzielili się jakby tym, co mają i uśmiechem, i dobrym słowem, i pomocą. Dokładnie tak. No oczywiście, jak wszędzie zdarzały się też osoby, które nas zapraszały, a po chwili już tam... Czekały rozłożone dywany. Tak. No więc takich sytuacji pokazywaliśmy w naszych odcinkach. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszamy. Ale to chyba w innych krajach też można spotkać, w związku z czym po prostu szukano gdzieś tam biznesu w zamian za gościnę. To, co dla nas było jakby zauważalne jeszcze i z czym i z kim mieliśmy duży kontakt, no to jest... To są dzieci. Dzieci są jakby wszechobecne. Ma się wrażenie, że one na tych ulicach żyją od rana do po prostu zmroku, póki mamy ich nie pozabierają. Głównie poruszają się w grupach, na rowerkach i są po prostu wszędzie. Na plaży, w lesie, w parku, na parkingu też czasami się pojawią. I przede wszystkim z tego względu, że taki turysta jest dla nich dużą ciekawością. Więc przychodzą, chcą zajrzeć do kampera, chcą porozmawiać, coś zagadać. I to jest jakby zrozumiałe i to jest kwestia jak najbardziej okej, bo są fajne, bo są ciekawe świata, bo jest to jakby dla nich coś odmienne, coś innego. Natomiast była jakby jeszcze taka ciemniejsza strona tych całych sytuacji związanych z ciekawością, to, że ona przeradzała się w proszenie o... w proszenie o pieniądze, o czekoladę, o cokolwiek, co mogłyby po prostu dostać. I to było czasami wręcz aż nieprzyjemne i momentami agresywne i co, na przykład moment, kiedy... No, bywało tak, że jeżeli nie chcecie dać takiego dirhama, no to czy tam jakiegokolwiek datku, które one chcą od was, no to takie dzieci mogą wam chwycić i szarpać za klamkę. No tak nam się zdarzyło akurat. Tak nam się zdarzyło. Albo zagrodzić drogę, albo pokazać środkowy palec. Tak. Przypuszczamy, że pewnikiem nie jest to po prostu bez przyczyny, że po prostu sami mam na myśli inne osoby odwiedzające Maroko. Że Europejczycy, którzy nieco rozbestwili, mając się po prostu lepszą sytuację materialną, rozbestwili te dzieciaki i one po prostu... Im się wydaje naturalne, że pojawia się turysta, to one po prostu z marszu coś dostają. Jako ciekawostkę dodamy wam taki tip, że
Na samym początku podróży jeden z poznanych Marokańczyków, który tam częściowo mieszka też w Wielkiej Brytanii, też podróżuje kamperem po Maroku i on nam wiele rzeczy podpowiedział. Między innymi to, że jest grupa na Facebooku, nazywa się Van Life Maroko, do której warto się zapisać, ponieważ myśmy to zrobili, ponieważ na tej grupie, jak się potem okazało, dowiecie się wszystkiego na bieżąco. Tam jest bardzo wiele uczestników tej grupy, którzy aktualnie podróżują po Maroku. Są to osoby z wielu różnych krajów, jak i mieszkańcy Maroka. Wymieniają się ważnymi informacjami o stanie dróg, na przykład czy droga numer tam, nie wiem, 533 w Atlasie Wysokim jest w tej chwili przejezdna, czy też nie, czy jaka jest gdzie pogoda. Wzajemnie się zapraszają na jakieś drinki, bo ktoś tam jest na przykład teraz na pustyni i ktoś inny też może być, więc przyjdźcie, posiedzimy razem, spotkamy się. Wiele praktycznych informacji na tej grupie, myśmy się zapisali, bardzo wiele fajnych informacji z tej grupy wynieśliśmy. Dużo inspiracji takich, które się nie wyczyta gdzieś tam w przewodnikach, ktoś gdzieś był, sprawdził, poleca lub też nie. Miejscówki. Miejscówki jakieś takie, które nie wiem, były ok, a z jakichś powodów nie są ok. Trzeba pamiętać, że 2 lata temu było trzęsienie ziemi w Maroku, więc pokłosie tych wydarzeń jest odczuwalne do dzisiaj, więc też trzeba mieć to na uwadze. Więc ta grupa jak najbardziej żyje. Jak chcecie, zapiszcie się, bo warto. Można z niej wiele wynieść i też praktycznych informacji, zanim gdzieś się udacie w Maroku, bo nie wiecie, czy warto, nie warto, czy można gdzieś tam się przenocować. Myśmy to zrobili, bardzo nam to się sprawdziło. No dobra, no to idziemy dalej. Wątek może trochę poniekąd związany z tym, dlaczego wybieraliśmy kempingi. Poza tym, że było, nie wiem, łatwość serwisowania, ale też przede wszystkim, że teren był jakby zamknięty. Czuliśmy się tam bezpiecznie, a właściwie nasz pies czuł się bezpiecznie. No i tutaj kolejny wątek, czyli podróżowanie z psem. Dokumenty potrzebne, kiedy jedziecie ze zwierzem poza Europę, czy to jest Turcja, czy to jest Maroko, czyli tak zwane miareczkowanie, które pokazuje, czy pies jest odporny na wściekliznę. A, B, chip, paszport psa i zaświadczenie, oficjalnie napisane zaświadczenie przez lekarza weterynarii, że pies jest zdrowy tak. I może wjechać poza granicę Unii Europejskiej. I takie dokumenty są oficjalnie potrzebne. I tu od razu wspomnimy o kwestii, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o samą kontrolę, jeżeli chodzi o psa. Ani w kierunku do Maroka, ani w drodze powrotnej nikt, ale dosłownie nikt, nie chciał od nas dokumentu, ani jednego, żadnego dokumentu, który by się dotyczył psa. Nikt się o tego psa nie pytał, chociaż strażnik widział, że pies jest w środku w aucie, nie poprosił ani o paszport, ani o jakiekolwiek dokumenty, czy to przy wjeździe do Maroka, czy to przy wyjeździe z Maroka. No my akurat mieliśmy takie doświadczenie, oczywiście nie oznacza, że tak jest zawsze, ale nas to po prostu tak ominęło. Tak, nas to ominęło. Jeżeli chodzi o podróżowanie z psem po Maroku, wydawało nam się, że no będzie ok, bo byliśmy w Turcji, tam też jest groma psów dziko żyjących. I na to byliśmy przygotowani, że się z tym zetkniemy. Tak. I faktycznie to się potwierdziło. W Maroku również jest bardzo dużo psów dziko żyjących. Watahami chodzą też w pojedynkę, bardzo, bardzo różnie. Potrafią się wyłonić po prostu znikąd, idzie się plażą i jest zaszczeka jeden, za chwilę drugi, trzeci, czwarty. I w mgnieniu oka po prostu jesteśmy otoczeni watahą psów. Psy zachowują się bardzo skrajnie. Od takich, które merdają ogonami i chcą być głaskane, po takie, które po prostu strzeżą kły i nie wiadomo, co się może wydarzyć dalej. I doświadczyliśmy każdej z tych sytuacji, gdzie niejednokrotnie Gaja się bawiła z takimi psami, ale była też dla nas sytuacja nieprzyjemna, kiedy to... Ale o tym już też nagraliśmy odcinek. Tak, więc kiedy po prostu została chapsnięta niespodziewanie przez jednego psa, no i tutaj napędziło nam tak. Odsyłamy do odcinka, który też widzicie zakładkę w narożniku. Reasumując, dla nas podróżowanie z psem nie było zbytnio komfortowe. Musieliśmy niejednokrotnie wybierać miejsca, czy też rezygnować z pewnych sytuacji celowo. Żeby po prostu unikać sytuacji dla nas, które będą nieprzyjemne w konsekwencjach. Jeżeli są to psy, które lubią przebywać wewnątrz auta, pewnie takiego problemu się nie odczujecie. Tak. Natomiast
z psami, które przebywają na zewnątrz głównie i są bardziej aktywne, no to może być tak. W naszym odczuciu nieco uciążliwe. Tak, nas dotknęła sytuacja nieraz, więc no, trzeba się mocno zastanowić, zanim się wyjdzie na dłuższy trekking, chociażby na spacer wieczorny, no bo różnie to bywało. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany większą ilością szczegółów, to zapraszamy do kontaktu z nami, podzielimy się z chęcią tym, jakie są nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o przebywanie w Maroku z psem. Okej, kto by nie przedłużać, bo już trochę nam zeszło. Na koniec myślę, że podzielimy się takimi po prostu ludzkimi odczuciami naszymi oraz z pobytu w Maroku. No to może, Aniu, zacznij. Twoje top 3. Kraj dla mnie na pewno bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o uwarunkowania związane z przyrodą. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, bardzo zróżnicowanie. Jeżeli chodzi o moje top 3, to na pewno będą to okolice kolorowych skał, czyli Tafraut i miejscówka przede wszystkim, w której spędziliśmy tydzień czasu, gdzie można było zarówno i wypocząć w miłej atmosferze i zobaczyć coś ciekawego. Było bardzo, bardzo fantastycznie. Miasto jest małe, ma swój urok. Czuliśmy się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja przynajmniej się tam bardzo dobrze czułam. Kolejne moje top, wśród moich top 3 mogę jeszcze zaliczyć północną część Maroka, z tego względu, że po przebywaniu na pustyni, a pustynia to jest oczywiście top one, ale po przebywaniu na terenach suchych, na terenach spowitych kurzem, fajnie było poczuć odrobinę zieleni, więc to bardzo, bardzo mnie urzekło, gdzie fajnie było pospacerować i położyć się po prostu na zielonej trawie. No ale na pewno tym top 1 jest dla mnie pustynia. Pustynia, którą mieliśmy okazję poznać zarówno od tej strony kamienistej, jak i ta pustynia typowo piaszczysta w okolicach Mercugi. To było doznanie, które zostanie ze mną na pewno do końca, czyli samo po prostu stanie w miejscu i sięganie tam, gdzie wzrok nie sięga i się widzi ciągle to samo, plus również przemieszczanie się, kiedy te stopy wpadają w piasek i one potem przelatuje między palcami i jego barwa taka złota, czerwona, w zależności od tego, jak intensywnie świeci słońce. No i cała ta jakby znamienne dla pustyni, czyli od czasu do czasu pojawiające się oazy, wielbłądy, ludzie, którzy tam żyją, którzy przemieszczają kilometry z tymi wielbłądami, więc na pewno to zostanie ze mną w pamięci na długo. A czy do Maroka wrócisz? Wrócę do Maroka być może, natomiast wrócę w swoje miejsca takie, które nie już jako odkrywca, nie taki, który chce po prostu doświadczyć wszystkiego, tylko to, co chciałabym jakby pogłębić i czułabym się na pewno już bardziej swobodnie i nie tak spięta, bo wiem, czego mogę się spodziewać. No ale to tak jak ze wszystkim. Jeżeli chodzi o mnie, no to my po Maroku przejechaliśmy około 3000 km. Podróżowaliśmy najpierw wzdłuż wybrzeża, potem udaliśmy się w głąb kraju. Wybrzeże nie zrobiło na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Potężna ilość śmieci, szczególnie w pierwszej fazie, tej północnej, pokazywaliśmy to również. Te śmieci mi po prostu bardzo uderzyły. Odebrały radość. Odebrały radość. Śmieci dużo spotkacie pewnie na Bałkanach, w krajach, w Turcji. W Turcji też było dużo śmieci, gdzie byliśmy. Natomiast tutaj ta ilość była przepotężna. Więc to takie pierwsze odczucie było bardzo takie skrajne. Później im dalej, im bardziej na południe tego wybrzeża, no to jest też cieplej. Chyba trochę też tych śmieci jest mniej. Generalnie przyjemne wybrzeże, ale nie jakieś takie na wow. Dla mnie całe Maroko dopiero się zrobiło, kiedy odjechaliśmy od wybrzeża i udaliśmy się w okolice Tafraut. To było pierwsze jedno z top 3, o którym już Ania powiedziała. Przepiękna miejscówka, fantastyczne miejsce. Drugie na tej liście to jest droga, południowa droga, już nie pamiętam, N10 bodajże, wzdłuż południowej granicy Maroka, wzdłuż granicy równoległej z granicą z Algierią. No, czułem się wtedy fenomenalnie, jak w jakimś innym świecie. No, miejsce, jedziecie setki kilometrów,
gdzie miejscowości są co, nie wiem, kilkadziesiąt, a czasami co 100 kilometrów, a dookoła Was sama pustynia kamienista, wielbłądy i przestrzeń niebywała, więc na pewno sama podróż tą drogą, przebywanie jest jednym z top 3 dla mnie, bo trwało to kilka dni. No i niewątpliwie, tak jak dla Ani, tak i dla mnie, Sahara, piaski, wydmy Sahary, to coś niesamowitego. Czułem się jak dziecko, czułem się tam fantastycznie. I jeżeli wrócę do Maroko, to na pewno też w to miejsce, bo po prostu jest tam fenomenalnie. Więc top 3, Tafraut, południe, droga i wydmy Sahary. To jeszcze myśląc o Maroku, to będę, to od razu pobudzają się moje zmysły, jeżeli chodzi o kwestie przypraw, które są wszechobecne, idąc ulicami, nie tylko w okolicach restauracji, z których wydobywa się zapach świeżo gotowanych potraw, natomiast na wszelkich targowiskach, sklepach, one są po prostu przesiąknięte tymi zapachami, więc to na pewno, jeżeli myślę o Maroku, to właśnie myślę o tych też w tym aspekcie, więc o to jeszcze chciałam dodać. Gdybym miał wrócić do Maroka, być może wrócę w przyszłości, natomiast byłyby to też, tak jak w przypadku Ani, miejsca takie, które już nam się spodobały bardzo i które są sprawdzone. Też mamy takie miejscówki nad wybrzeżem, które wydaje nam się, że są fajne. No i trzeba też dodać jedną ważną rzecz, bo podczas naszego pobytu już było widać, jak Maroko się zmienia. Bardzo się rozwija, szczególnie pas wybrzeża. Jest wiele inwestycji, budują się hotele, kempingi. Widać, że to Maroko z roku na rok będzie wyglądało inaczej, pewnie bardziej europejsko. Nie oceniamy tego, czy jest dobre, czy niedobre, po prostu się zmienia i na pewno ta infrastruktura będzie bardziej się rozwijała. Więc tak, jeżeli miałbym wrócić, to pewnie w te miejsca, które już znam, których się czułem dobrze i być może kilka miejsc, gdzie mieliśmy być, a z różnych powodów nie dojechaliśmy, a chciałbym zobaczyć jeszcze, jak to tam wygląda. Reasumując, jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czy warto, powiedziałbym tak, warto jechać do Maroka, warto to poczuć, doświadczyć i samemu sobie wyrobić zdanie. O tyle fajna sytuacja jest, że bilet kupujecie otwarty, w związku z czym w ciągu 3 miesięcy jak Wam się podoba, to zostajecie dłużej, jak Wam jest źle, wracacie po 2-3 dniach, macie taką możliwość, nie jesteście przywiązani w żaden sposób tym biletem, więc zachęcamy. No i co? I to tyle. Następnego. Do następnego. Jeżeli macie jakieś pytania, są jakieś wątki, których nie poruszyliśmy podczas tego naszego podsumowania, napiszcie w komentarzach, z przyjemnością odpowiemy. Może komuś się to przyda i przed Wami jakieś takie pomysły, podróże. Temperatura bardzo nam sprzyjała, tak. Bo nie było jeszcze gorąco. Zdarzały się miejscowości, tak jak te na pustyni, wiadomo, że temperatura znacznie wzrastała. Ale bywały też i takie w górach, gdzie było dość chłodno, gdzie musieliśmy odgrzebywać schowane już głęboko kurtki. Nad ranem szczególnie było to odczuwalne. Ale summa summarum, jeżeli chodzi o temperaturę, to bardzo, bardzo, bardzo korzystnie, żeby zwiedzać, żeby eksplorować, żeby spacerować. Zatem wielkie dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj podaliśmy, się Wam przydadzą. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, z przyjemnością odpowiemy. Dajcie łapę w górę pod filmem, jeżeli uznajecie, że warto, będziemy wdzięczni. No i co? Do następnego. Przed nami kolejne podróże. Zobaczymy, gdzie nas Rosomak poniesie. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Hej. Cześć.